Kuba, wspólnie zapowiadaliśmy mecz z Wartą Poznań, ale tak się złożyło, że po meczu również mamy powody do tego, żeby sobie porozmawiać. Kolejny gol z twojej strony i chyba to, z czego możesz być szczególnie zadowolony, to taka regularność, jeśli chodzi o liczby, bo zawsze jak masz jeden czy dwa mecze przerwy, to później jakaś liczba na twoim koncie się pojawia. No też tak myślę, że jakaś tam regularność jest, jeszcze nie jest to jakiś najwyższy poziom, ale tak raz na 2-3 mecze zawsze uda się strzelić bramkę albo dołożyć jakąś asystę i to na pewno cieszy. Dzisiaj bramka na twoim koncie, ale nie da się ukryć, że tych sytuacji do zdobycia kolejnej było bardzo dużo. No tak, sam miałem z 2-3 sytuacje, żeby jeszcze dobić Wartę. Myślę, że zabrakło trochę spokoju przy tych sytuacjach, żeby spokojniej pocelować, może jeszcze przyjąć i na pewno mogłem jeszcze jedną bądź dwie bramki dołożyć. Jak rozmawialiśmy przed meczem, mówiłeś, że musicie się ustrzegać tego, co stało się w meczu z Bytowią, a wydaje się, że przez to, że nie zabiliście tego meczu, mogło to wszystko skończyć się tak samo. Sami znowu wydaje się, że skazaliście się na nerwówkę. No tak, to prawda, że sami skazaliśmy się na nerwówkę i mieliśmy sytuację, żeby znowu zamknąć to spotkanie, znowu ich nie wykorzystaliśmy i do końca właściwie walczyliśmy o to, żeby utrzymać to prowadzenie. Kolejne zwycięstwo przy Oleskiej. Jest coś takiego w tym stadionie? Czujecie jakąś, nie wiem, specjalną moc grając tutaj, że wszystko tutaj wychodzi, podczas gdy na wyjazdach no, nie potraficie zwyciężyć? To znaczy na pewno to jest atut własnego boiska i jak drużyny przyjeżdżają do nas, to one mają się bać, a nie my i dlatego dobrze nam się gra, tutaj znamy to boisko, wiemy jak się zachowuje piłka i na pewno przy Oleskiej dobrze nam się gra.